Hej, witajcie w Kuchni Kwasiora. Pora roku pozwala mi podzielić się z Wami moim ulubionym przepisem na pikantne ogórki małosolne bądź kiszone. Wszystko zależy od tego, jak długo będziecie całość kisić, ale gwarantuję Wam, że zarówno te, jak i te ogórki to jest po prostu szaleństwo smaków. Zaczynamy od papryk, bo to jest najważniejsze w tym przepisie. Ja mam przy sobie średnio ostre czerwone peperoni oraz prawdziwego diabła wśród papryk, jamajskie pomarańczowe habanero. Dalej ogórki gruntowe, ważne żeby były jędrne i niezbyt duże. Czosnek, gorczyca, mieszanka do kiszenia oraz zalewa na litr wody, czubata łyżka soli kamiennej, czubata łyżka cukru. Przepis jest szalenie prosty jak widzicie, a rezultaty będą wspaniałe jak dzisiejsza pogoda. Zaczynam od obrania czosnku na ząb. Przykryłem jeszcze na trzy części tą mieszankę do kiszenia, w skład której wchodzi koper, czosnek oraz chrzan. Ja ją zawsze wzbogacam liśćmi czarnej porzeczki. One wprowadzają naprawdę ciekawą nutę smakową gdzieś tam sobie w tle. To jest opcja oczywiście. Czas teraz to wszystko poukładać warstwami w tych dwóch słojach. No i pięknie, takie słoje stanowią prawdziwą ozdobę każdego domu. Zalewam to teraz solanką. Po zalaniu tego całość prezentuje się jeszcze okazalej. Pamiętajcie, że cała zawartość słoika musi znajdować się pod powierzchnią solanki. Wtedy mamy pewność, że nie zepsuje nam to się i nie spleśnieje. Zamykam teraz słoje i odstawiam na 2-3 dni latem, aby uzyskać ogórki małosolne. Jeśli chcecie kiszone, kiście to po prostu dłużej. Ale szczerze Wam powiem z własnego doświadczenia, że po jednym dniu nie da rady się tego nie podjadać. Do zobaczenia za 3 dni. Minęły 2 dni, spójrzcie tylko jak ogórki pięknie prezentują się na tym etapie kiszenia. Dobierzmy się zatem do tego słoja. Cóż za wspaniały zapach i są papryczki i ogóreczki. Cóż za wspaniały kolor i aromat. Słuchajcie, jeśli będziecie w domu sobie coś kisić, polecam Wam ten przepis, jest naprawdę świetny. A teraz jak ja to jem zawsze, ostrą papryczkę zagryzam ogórkiem. Pozdrawiam, trzymajcie się, hej! Zapomniałem Wam jeszcze powiedzieć, że skalę ostrości tych ogórków budujecie oczywiście papryczkami chili. Jeśli nie lubicie ostrych smaków, tylko troszkę, nie korzystajcie z takich papryk, tylko na przykład peperoni i użyjcie jedną, dwie na cały słoik ogórków. Nie mówię już nic więcej, zatapiam się dalej w swojej przyjemności.